Maluchy podążają. Nowy popelek. Akal. Już coś tam go chciało zjeść. Bardzo fajnie chodzi, podoba mi się. Ładnie chrupie. Leci jak szalony. Witam Was na kolejnym filmie. Tym razem z jeziora, z łódeczki. Dzień nie zaczął się jakoś dobrze, ponieważ z godzinę pierwszą po wschodzie słońca nic się kompletnie nie działo. Jakieś tam drobne okonie. Kombinowałem, przestawiłem łódkę w jedno miejsce, w drugie miejsce. No i w końcu udało się zauważyć na Echosondzie jakieś większe ryby. To na pewno dzisiejszy połów jest udany dzięki temu, że miałem echosondę, ponieważ postanowiłem stać w tym miejscu i przerzucać wiele, wiele różnych przynęt, aż w końcu to, co widzę, jakieś uda się skusić. No też powodem tego, że ustałem i dłużej stoję w jednym miejscu, jest to, że ciągnęłem małego konia i wyszedł za nim naprawdę piękny okoń. Mówię, o, jesteście, to się pobawimy, poszukamy czegoś, co Was skusi. Na początek pierwsze okonie udawało się złowić na kajtechy, jednak to były te delikatne brania, nie było to tak jak chciałem. Łapałem wcześniej na jaskółki i dawało to tylko małe ryby. No ale patrzę, że te okonie faktycznie stoją wyżej, czyli one muszą szukać jedzenia. Na powierzchni kompletnie nie widać, żeby ten okoń gdziekolwiek coś pogonił, ten większy. Mały, tak, było widać, że tamten, ale to nie był ten duży okoń. No i zmieniłem na taką niepozorną jaskółeczkę na główce 2-gramowej fluorocarbon 0,18, tu jest dany. I zaczęły się wtedy brania. Jakie okonie, to zobaczycie w dalszej części filmu. To są okonie na pewno wypracowane, to nie jest tak, że one były łatwe do skuszenia. Zaraz pokażę, o, jak tutaj wygląda moje stanowisko. Wiele, wiele naprawdę przynęt. Tutaj same na przykład cukiereczki z jednej, z drugiej strony, nawet specjalnie pudełeczko na nie zakupiłem, żeby się nie niszczył jeden od drugiego, bo to nie są tanie rzeczy, jak to mówią. No i co? Dalej łowimy. Już taka bardziej drobnica zaczęła tutaj wchodzić teraz, ale mam jeszcze jedno, drugie miejsce. A co udało się dzisiaj złowić? Zaraz zobaczycie w dalszej części filmu. Kusił, aż się skusił, ale coś tutaj go dużo ładniejszego chciało zjeść. Mam nadzieję, że nie odprowadzisz mi kolegów.
No i zmykaj. Ale też już był taki. Oj. Coś się poplątało. Też już był przyjemniaczek. Na jaskółki nie chciały. I za każdym razem było tak czuć, jak gdyby te mniejsze podpływały, nie mogły tego zjeść. I ten większy przy nich podjadał. O, 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 o. I jest. Trzeci. Fajne takie pyknięcia. Zobaczymy kolejny okoń na jaskółeczkę, prawie rzut po rzucie. Czy one to akurat chcą? Zabawa jest. Kombinowałem.
ten, panowie, to już jest... zabawowy. Tylko patrzę na plecionkę, jak jest zluzowana, to przecinam i jest. No, też fajny. Opa. Też dobry. Jest, ale czułem, że to mniejsze. Już troszkę tu rozwalały. Większy odszedł, że mniejsze zaczęły. Nie chcę wejść. Szczupaczek. Nagle przestały mi tu
małe oponki skować. Myślę już o kolejnych wypadach. Upartość pozwoliła kolejny raz fajnie połowić i myślę właśnie, gdzie teraz się udać. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć Wam.